Studio Poranka Wnet, kolejni goście, pierwsi goście, nie kolejni goście, tylko pierwsi goście. Pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. I pan redaktor Piotr Wit osobiście. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panowie w kuluarach rozmawiali, chwilę mieliśmy okazję porozmawiać o tym, co dzieje się w naszym społeczeństwie, co dzieje się w Europie. Szafa Kiszczaka, teczki Jaruzelskiego, a ostatnio bardzo ważna informacja, która przedostała się do opinii publicznej od pana Krzysztofa Wyszkowskiego. Chodzi tutaj o możliwość popełnienia przestępstwa przez pana Donalda Tuska. Już zawiadomienie do prokuratury poszło. Chodzi o sprawę z początku lat 90., mianowicie o to, że Donald Tusk mógł przyjmować pieniądze od niemieckiego wywiadu, od niemieckich służb BND. No, to by, przepraszam bardzo, czy mogę, to by było bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że pan Krzysztof Wyszkowski ma jakieś dowody na poparcie swoich oskarżeń, bo to są oskarżenia bardzo poważne, ale w moim, na podstawie tego, co ja wiem, to one są dosyć prawdopodobne. To znaczy, niekoniecznie od BND, to źródło mogło być inne, podobnie jak była finansowana Solidarność w latach 80. Głównym takim sponsorem Solidarności amerykańskiej była centrala związkowa AFL-CIO, ale no, na pieniądzach nie było napisane, czy one od CIA pochodzą, czy od tej centrali związkowej, więc to w tym sensie to źródło nie musi być tak precyzyjnie ustalone, ale warto przypomnieć postać takiego niemieckiego dyplomaty, który był ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, bodajże został nim w lipcu 2010 roku. To taki arystokrata, on teraz jest, zdaje się, ambasadorem w Moskwie niemieckim, ale był u nas, przyszedł na to stanowisko ze stanowiska zastępcy szefa wywiadu niemieckiego, więc to w normalnych okolicznościach byłoby degradacją, ale w jego przypadku to raczej odzwierciedlało wagę zadań, jakie zostały mu tu powierzone. No i on wcześniej też był w Warszawie w służbie dyplomatycznej niemieckiej jako sekretarz ambasady i w życiorysie jego była taka wzmianka, że zaprzyjaźnił się wtedy, to był koniec lat 80., początek 90., zaprzyjaźnił się wtedy z niektórymi opozycjonistami. Czy tam padło nazwisko? Nie, nie padło. W tym życiorysie akurat nie, ale ja nie trudno się domyślić, że i on awansował, i oni awansowali. Właśnie dlatego awansowali, że się zaprzyjaźnili. Jakie formy ta przyjaźń przybierała? No, pamiętam, że na początku lat 90. mówiło się w kuluarach, że Kongres Liberalno-Demokratyczny bierze niemieckie pieniądze. To ja też słyszałem takie opinie, więc nie zaskoczyła mnie specjalnie ta rewelacja Krzysztofa Wyszkowskiego. On zresztą nie po raz pierwszy takie rzeczy ujawnia. Był takim akuszerem uchwały lustracyjnej z 92 roku, bo on w kwietniu 92 roku jako doradca premiera Olszewskiego powiedział, że traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy jest niesymetryczny na niekorzyść Polski, dlatego że Krzysztof Skubiszewski jako minister spraw zagranicznych był przez stronę niemiecką podczas negocjacji szantażowany, bo oni wiedzieli, że on był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i grozili, że to ujawnią. I minister Skubiszewski podobno ustępował. Rzeczywiście ten traktat jest niesymetryczny na niekorzyść Polski. Panowie, teraz to, co dzieje się w Polsce, nie wiem, czy można nazwać to przewrotem politycznym, ale mamy Komitet Obrony Demokracji, mamy Komisję Wenecką, która już za kilka dni będzie wydawała swoją opinię. Jest sprawa związana z Trybunałem Konstytucyjnym. Do czego takie sytuacje, do czego te deptanie po piętach nowemu rządowi może doprowadzić? Pan Piotr Wit. Teraz w Warszawie nie opuszcza mnie ochota porównywania moich doświadczeń paryskich, długich już, bo 30-paroletnich, z tym, co się dzieje w Polsce.
mniej się orientuje i gorzej orientuje się w sprawach polskich siłą rzeczy, ponieważ nie czytam polskiej prasy i nie słucham polskich mediów na co dzień poza radiem Wnet. Ale pewne analogie w związku z rozprzestrzenieniem się demokracji na wszystkie kraje Unii Europejskiej od czasu, kiedy Polska do Unii Europejskiej przystąpiła, pewne analogie się nasuwają. Naturalnie we Francji, o ile wiem, nigdy nie było postawionego zarzutu wysoko usytuowanemu politykowi, zarzutu brania pieniędzy od obcego wywiadu. We Francji pieniądze znajdują się gdzie indziej. Wywiad właściwie jest, wywiady są dość skromnie sytuowane w porównaniu z wielkimi miliarderami. W związku z czym politycy biorą pieniądze stąd, gdzie one są, więc biorą je od miliarderów. I tego rodzaju zarzuty były. O prezydencie Mitterrandzie, który wtrącił Francję w ten stan dekadencji, w którym ona się dzisiaj znajduje, mówiono, że jego rozmaite interesy i zarządzania nie były bezinteresowne. No natomiast w przypadku jego premiera, czyli Béregovoy, udowodniono, że Béregovoy wziął pożyczkę na mieszkanie od miliardera wówczas, Bernarda Tapie, pożyczkę, której nie było śladu zwrotów. Tak samo Sarkozy był oskarżony o to, że otrzymywał pieniądze od najbogatszej kobiety Francji i Europy, pani Betancourt, na swoją kampanię prezydencką. Politycy mają duże wydatki, trzeba ich zrozumieć. Polityka pociąga za sobą bardzo wysokie koszty. To kosztuje. Ja powiem, że w przypadku Donalda Tuska największe wrażenie zrobiła na mnie książka, którą mi ofiarował jej autor. To jest Historia Mokotowa, gdzie znalazłem, że kamienica na rogu Narbuta i Puławski należała przed wojną do Lejzora i Abrahama Tusków. Co się z nimi stało? Nie wiem. Ja o ten przewrót polityczny zapytałam się, bo z 5 marca jest artykuł pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, felieton Chamy kombinują z Żydami, że nowy sojusz powstaje i ten sojusz dąży do tego, żeby taki przewrót polityczny w Polsce dokonać. Z całą pewnością, proszę pani, warto te oskarżenia, które się pojawiają, odnieść, bo to one nie są przypadkowe, że tu jest łamana demokracja, łamana praworządność. Te oskarżenia trzeba rozpatrywać w kontekście zapisów traktatu lizbońskiego, dlatego że one w pewnym momencie mogą zostać użyte przeciwko Polsce z fatalnymi dla państwa polskiego i nawet dla narodu polskiego następstwami. Otóż w traktacie lizbońskim jest zapisana tak zwana klauzula solidarności, która stanowi, że w przypadku zagrożenia demokracji w jakimś kraju członkowskim Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy również w postaci interwencji wojskowej dla usunięcia zagrożeń demokracji. Z brzmienia zapisów traktatowych wynika, że z taką prośbą powinny zwrócić się władze tego państwa. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji płynie od władz? A taka jest diagnoza, takie są oskarżenia. No to jest jasne, że władzę musi ktoś wyręczyć i dlatego powstał Komitet Obrony Demokracji. Moim zdaniem to jest jego główne zadanie. Jest na razie i trenowanie zadym. Ale zadymy, a jak panowie sądzą, zadymy mogą skończyć się Majdanem? Właśnie do tego zmierzam. Tak, prawdopodobnie drugim zadaniem ważnym Komitetu Obrony Demokracji, o którym jego uczestnicy nie muszą być poinformowani, bo tam jest bardzo dużo, obok konfidentów, jest bardzo dużo pożytecznych idiotów takich, których się o niczym nie informuje, bo po co? Idiota to idiota, jeszcze by się wygadali, więc nie ma sensu. Byłoby to niecelowe. Natomiast drugim zadaniem Komitetu Obrony Demokracji, jeszcze wrócę do tego pierwszego zadania. Otóż pan Mateusz Kijowski
taki naturszczyk, filut na utrzymaniu żony, który został na fasadę tego ruchu Komitetu Obrony Demokracji przez tajne służby wzięty, on był z wielką rewerencją już przyjmowany w Brukseli, z rewerencją należną prezydentowi państwa. Więc on jest już oswajany z tą nową rolą i tamci dygnitarze też są oswajani. Drugim zadaniem Komitetu Obrony Demokracji jest wywołanie rozruchów na skalę ogólnokrajową, rozruchów połączonych z niszczeniem mienia, aktami przemocy. Być może jakiś trup jeden, drugi się tam gdzieś pojawi. No i w ten sposób rząd zostanie sprowokowany do przeciwdziałania, bo żaden rząd nie może takich rzeczy tolerować, musi to spacyfikować. I wtedy oskarżenie rządu o stosowanie terroryzmu państwowego już jest sprawą dziecinnie łatwą, zwłaszcza kiedy chamy kombinują z Żydami, to znaczy kiedy obok tej tak zwanych chamów, czyli tajnych służb z rodowodem jeszcze stalinowskim, mamy do czynienia z akcją, zaangażowaniem lobby żydowskiego i w Polsce, i poza Polską, które ma ogromne wpływy w mediach, więc tu przeforsowanie takiego poglądu, czy narzucenie opinii międzynarodowej takiego poglądu, że w Polsce właściwie trzeba zrobić porządek z terroryzmem państwowym, wcale nie będzie bardzo trudne. Ponieważ klauzula solidarności może być zastosowana w przypadku zagrożenia dla demokracji płynącego z terroryzmu, no to wszystko się układa w znakomitą całość. I jeszcze ostatnia poszlaka. No, ja wielokrotnie powtarzam, że kto słucha pana Lecha Wałęsy, ten sam sobie szkodzi, ale czasami warto posłuchać, co on mówi, bo on widocznie podsłuchał jakąś rozmowę starszych i mądrzejszych i powiedział kilka dni temu publicznie, że w przypadku wojny domowej stanie na czele i poprowadzi znowu naród do zwycięstwa. Więc rozumiem, że gdzieś tam się na ten temat już rozmawia i to tak głośno, że Lech Wałęsa może to podsłuchać. A to niekonsekwencja w zachowaniu Lecha Wałęsy, bo kiedyś mówił, że w marszach KOD-u nie będzie brał udziału, a później jednak jego żona występowała na jednym z wieców. No już poparcia, bo sytuacja zapewne się zmieniła i KOD był jedynym miejscem, gdzie to poparcie było tak silne dla Lecha Wałęsy. Czy siódmy, bo to chyba siódmy artykuł Traktatu Lizbońskiego, który mówi o możliwości interwencji w kraju, gdzie zagrożona została demokracja. Czy tam jest postawiony wymóg jednomyślności państw członkowskich Unii Europejskiej? Zdaje mi się, że tak. Nie, panie redaktorze, wymóg jednomyślności dotyczy innej sytuacji, jeśli ja dobrze pamiętam. Dotyczy głosowania w Radzie Europejskiej. To jest organ władzy ustawodawczej Unii Europejskiej. Ona dysponuje już środkami dyscyplinującymi państwa członkowskie, na przykład pozbawienie, może pozbawić prawa głosu w instytucjach unijnych, może nałożyć nawet sankcje. I tutaj jest wymagana jednomyślność, ponieważ Viktor Orban powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby Węgry poparły jakąkolwiek antypolską akcję. No to i Słowacja też. Tak, tak. Więc jasne jest, że tu jednomyślności nie będzie. Więc jeżeli Unia Europejska będzie chciała, czytaj Niemcy, będą chciały Polskę zdyscyplinować i tu doprowadzić do zmiany rządu, no to pozostaje tylko klauzula solidarności właśnie. Ale do jej zastosowania trzeba stworzyć pretekst, trzeba stworzyć przesłanki w postaci, jak powiadam, gwałtownych rozruchów, które sprowokują rząd do przeciwdziałania. No i wtedy się oskarży rząd o terroryzm państwowy i już będzie w tak zwanym majestacie prawa wszystko załatwione. Na co Niemcy liczą? Dlaczego się tak tu angażują? Prasa niemiecka wyraźnie bije na alarm, już przestępuje z nogi na nogę. No, obawiam się, że liczą na to, że mogą w tym zamieszaniu załatwić remanenty, które od już ponad 70 lat czekają na załatwienie. Z kolei diaspora żydowska
liczy na to, że nowe władze się odwdzięczą i zrealizują, zapłacą 65 miliardów dolarów. No, to jest scenariusz rozbiorowy, to jest naprawdę, dlatego mówię, że jeśli moje przewidywania, ten najgorszy scenariusz się sprawdza, to jest scenariusz rozbiorowy. No i dlatego mówiłem o tych tragicznych, bardzo poważnych następstwach i dla państwa polskiego, i dla narodu polskiego, dlatego że realizacja roszczeń majątkowych oznacza zepchnięcie narodu polskiego we własnym kraju, czy w reszcie tego kraju, do roli narodu drugiej, a może nawet trzeciej kategorii. Jeszcze słowo pan redaktor Piotr Wit. Niestety ta bardzo pesymistyczna wizja redaktora Michalkiewicza trafia mi do przekonania z pewnymi niuansami. Nie wydaje mi się, żeby Wałęsa mógł znowu stanąć na czele stoczniowców i górników. Przynajmniej jeśli chodzi o Francję, ujawnienie teczek generała Kiszczaka zostało tam przyjęte przez większość mediów jako dowód na to, że jednak Wałęsa był konfidentem policji, że to był Bolek. No, ale poza tym wszystko to jest możliwe, tym bardziej, że do tej pory mieliśmy zawsze sytuację, kiedy albo chamów odpychano od władzy, albo Żydów. Obecny rząd odepchnął i jednych, i drugich, a zwłaszcza ich spadkobierców. Na ile im wystarczy siły, to będziemy obserwować w najbliższym czasie. Godzina 7.32. Słuchają państwo Poranka Wnet. Godzina 7.35, Poranek Wnet na falach Radia Nadzieja, Radia Warszawa oraz na www.radiownet.pl. Rozmawiamy z panami redaktorami, z panem Stanisławem Michalkiewiczem, z panem Piotrem Witem. Mówiliśmy o sojuszu chamów z Żydami. Mamy postscriptum do rozmowy. Wypada uzupełnić to, bo może to być opacznie zrozumiane przez słuchaczy. Otóż chamy i Żydy to są terminy historyczne, określające dwie frakcje w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które się pojawiły w roku 1955 i tak się nawzajem przezywały. Chamy to była tak zwana grupa natolińska, a Żydy to byli puławianie tak zwani. O co chodziło? Otóż no, kiedy już się zbrodnie stalinowskie w Związku Sowieckim ujawniły, pojawiła się konieczność znalezienia winowajcy. No, Stalin wszystkich nie udusił własnymi rękami, ktoś mu pomagał. Prawda? No i chodziło o to, kto to był. I właśnie w partii nawzajem zaczęto się obwiniać. Ponieważ Żydy były, że tak powiem, propagandowo sprawniejsze, no to zrzuciły winę na chamów, znaczy tych takich prostaków i tak dalej. Tamci się nie posiadali zaburzenia. Powiedzieli, no tak, no myśmy łamali kościół, ale to wyście nam rozkazy wydawali. No i to potem odbiło się czkawką taką w 1968 roku rzeczywiście. Oczywiście ta rozgrywka trwa i wydaje mi się, że można jeszcze i dzisiaj używać tych określeń na opisanie pewnych środowisk politycznych, które w Polsce nadal są aktywne. Mówił pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, który zostaje z nami w studio. A w naszym studio zmiana ról. Pani Małgorzata Gosiewska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przybyła. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Korki w Warszawie są. Tradycyjne. Moja wina, powinnam to zawsze uwzględniać, ale jednak zaskakują. Udało się dotrzeć. Nadia Sawczenko, pilotka, która jest w więzieniu rosyjskim od 2 lat. Tak. Dzisiaj ma zapaść wyrok. Jak pani myśli, co się stanie z panią Sawczenko, jaka będzie jej przyszłość? No, obawiam się, że ten wyrok rzeczywiście zapadnie.
My cały czas staramy się protestować. Mam nadzieję, że Sejm na dzisiaj rozpoczynającym się posiedzeniu przyjmie uchwałę potępiającą działania Federacji Rosyjskiej i domagającą się w sposób zdecydowany uwolnienia Nadii, bo tu jakby jest nie tylko prawo międzynarodowe łamane, ale też nawet te tak zwane porozumienia mińskie, na mocy których powinna odbywać się wymiana jeńców. No, jak wiemy, się nie odbywa, jak wiele innych zapisów tegoż porozumienia. Tu bardziej cały czas naciska się na Ukrainę, na realizację, natomiast z drugiej strony tej realizacji nie ma. To jest taka fikcja, która trwa, którą się przedłuża, tak dla uspokojenia polityków europejskich, że nic się nie dzieje na wschodniej Ukrainie, a dzieje się. Nadia Sawczenko jest tego przykładem, ale też musimy pamiętać, że takich osób jak Nadia Sawczenko jest dużo, dużo więcej. O tym też będziemy mówić w uchwale. No i możemy tylko protestować. No. Po drugiej stronie mamy przeciwnika, który po prostu nie liczy się z prawem międzynarodowym. W ogóle z prawem się nie liczy. Musimy przypomnieć, że Nadia Sawczenko reprezentuje Ukrainę w Radzie Europy. Tak, i przysługuje jej tutaj immunitet, ale dla Federacji Rosyjskiej to jest nic. To w ogóle jakby, jak mówię, kraj, który z prawem podpisywanymi porozumieniami zasadniczo się nie liczy. A jak sama Rada Europy reaguje na tę sytuację? Bo z jednej strony wysyła się Komisję Wenecką, jej organ do Polski, by kontrolowała i mówiła o stanie demokracji, który jest w Polsce, a z drugiej strony przedstawicielka Rady Europy siedzi w więzieniu putinowskim. No tak, nie, no więc są politycy, którzy tutaj w sposób zdecydowany się wypowiadają, ale generalnie to wszystko kończy się na apelach, a w gruncie rzeczy politycy europejscy zastanawiają się, co tu zrobić, żeby można było wreszcie odstąpić od sankcji i współpracować normalnie z putinowską Rosją. Czyli ta Rada Europy, panie redaktorze, Stanisław Michalkiewicz, studio, to poważny organ? Trzeba się liczyć z jej opinią? Nie, nie poważny. To znaczy decyzje Rady Europy mogą w pewnych okolicznościach, zwłaszcza w stosunku do państw słabszych i głupszych, mieć tragiczne następstwa. Natomiast w stosunku do państw silnych i mądrzejszych, nie. Państwa silniejsze i mądrzejsze dobrze sobie z Radą Europy radzą. Jak trzeba, to ją wykorzystują dla swoich celów, a jak nie trzeba, to puszczają mimo uszu. I wracając do pani Sawczenko, to o ile mi wiadomo, to jest rzeczywiście skomplikowana sprawa na ten immunitet, ale ona nie jest takim prostym jeńcem wojennym, przynajmniej w świetle oskarżeń, jakie rosyjskie władze wobec niej wysuwają. Ona jest oskarżona o zabójstwo dwóch rosyjskich dziennikarzy. To nie jest prosty jeniec, tylko zbrodniarz wojenny, jeśli te oskarżenia są prawdziwe. Nie wiem, czy są prawdziwe, ale słyszałem, że takie oskarżenia wobec niej się pojawiły i to troszeczkę zmienia postać rzeczy, bo gdyby, powiedzmy, ktoś w Polsce mordował jeńców wojennych, czy dziennikarzy, no to pewnie też byśmy go wsadzili do kryminału, a w każdym razie, no być może ze względu na immunitet byśmy go wypuścili z rewerencją. Pani poseł zna sprawę pewnie znacznie lepiej od nas. Przede wszystkim adwokaci wykazali, że w miejscu, w którym rzekomo byłaby Nadia Sawczenko i kierowała jakby kwestią ostrzału, w wyniku którego zginęli dziennikarze, że bilingi jej telefonu wskazują, że była w kompletnie innym miejscu, a więc dowody zostały w trakcie procesu sądowego obalone. I w świetle właśnie tych faktów nie możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek winie. No jest czy to po prostu na potrzeby sytuacji. Pani poseł, czy Unia Europejska, czy struktury unijne, możemy mówić też o strukturach globalnych, o świecie, zapomniał o konflikcie na Ukrainie? No w gruncie rzeczy musimy sobie powiedzieć szczerze, że o Krymie to już w zasadzie niewiele osób wspomina. Ten temat już w rozmowach międzynarodowych nie istnieje. My oczywiście o tym mówimy, ale generalnie to wszyscy starają się o tym zapominać. Mówi się o zawieszeniu broni na Donbasie, a też wiemy, że
Ostrzał odbywa się każdego dnia, w zasadzie w ostatnim okresie było zaostrzenie. Ludzie giną, ludzie są ranni. Zbrodnie wojenne rzeczywiście były popełniane na wschodzie Ukrainy, ale właśnie przez Federację Rosyjską, jej funkcjonariuszy oraz tak zwanych separatystów podległych i współpracujących w sposób bezpośredni z Federacją Rosyjską. Pan redaktor Michalkiewicz? Proszę pani, no ja pamiętam takie porzekadło, że pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda, a już specjalnie wojny domowej. Myślę, że... To nie jest wojna domowa. To jest rodzaj wojny domowej. To nie jest wojna domowa. Zapoczątkowanej, no walczą po obydwu stronach obywatele tego samego państwa, więc trudno to inaczej nazwać. Ja wiem, że polityka władz polskich polega na żyrowaniu w ciemno wszystkiego, co robią władze w Kijowie. Uważam, że to nie jest rozsądne. No ale nie mam wpływu na to, więc przyjmuję to do wiadomości. Natomiast wydaje mi się, że ta polityka, którą uprawiają władze w Polsce, brnie w ślepy zaułek z tego powodu po prostu, że Ukraina jest terenem rozgrywki, jaką Amerykanie prowadzą z muskalikami. No i kiedy im pasuje, to bardzo pomstują na złego, zimnego, ruskiego czekistę Putina, a kiedy im co innego pasuje, no to robią go sojusznikiem naszych sojuszników i właśnie w tej chwili jesteśmy po konferencji w Monachium. Putin został sojusznikiem naszych sojuszników. Jeszcze trochę i zostanie naszą ukochaną duszeńką i wtedy ockniemy się, że tak powiem, w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. No tak się składa, że na Donbasie obecne są i wojska rosyjskie, przede wszystkim sprzęt rosyjski i to nie są tylko dane ukraińskie czy wywiadu amerykańskiego, ale również informacje potwierdzane przez nas. Ja sama niejednokrotnie byłam na Donbasie, wiele rzeczy widziałam, wiele rzeczy w postaci dowodów, konkretnych dowodów zawarłam też w swoim raporcie rosyjskich zbrodniach wojennych popełnionych na wschodzie Ukrainy, zbrodniach, za które w sposób bezpośredni odpowiada Federacja Rosyjska i obywatele Federacji Rosyjskiej funkcjonujący w moim raporcie jako sprawcy tychże dramatycznych przestępstw. Ale też po każdej ze stron są obywatele Ukrainy, to musimy ustalić, tak jak powiedział pan redaktor Michalkiewicz, że wojna domowa w pewien sposób... Ale to zawsze możemy w ten sposób odwracać prawdę. Możemy powiedzieć, że w Gruzji to była wojna domowa, bo w części działań brali udział tak zwani Osetyjczycy czy Abchazja, więc będący obywatelami państwa gruzińskiego. No, można oczywiście w ten sposób zakłamywać prawdę, ale prawda jest taka, że w tych wszystkich działaniach obecna jest po prostu Federacja Rosyjska. I nie jest to w żaden sposób wojna domowa, to jest agresja obcego państwa na suwerenne państwo Ukraina. Temat Ukrainy jest bardzo ważny, ale ostatnie ustalenia szczytu Unia Europejska-Turcja też budzą sporo zastrzeżeń i wiele znaków zapytania się pojawia, bo jakim kosztem Bruksela chce uniknąć kryzysu migracyjnego? Kosztem szybszego przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej? Rozmowy z Turcją już dawno powinny się rozpocząć. To są niestety cały czas spóźnione działania Unii Europejskiej, polityków europejskich. Spóźnione, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu uchodźców, z tak zwanych w zasadzie uchodźców z Syrii. Nie było działań wspierających sytuację, chociażby w Grecji czy Włoszech w odpowiednim momencie. Nie było w odpowiednim momencie wsparcia dla Turcji, jeśli chodzi o utrzymanie obozów dla uchodźców. To było takie czekanie na powódź, na potop w gruncie rzeczy, bez konkretnych działań i próba zmuszenia jeszcze państw takich jak Polska,
troska państw w naszej części Europy do przyjęcia kwot. Ale pani poseł, po co Unia Europejska Turcja? Po co Unia Europejska kraj muzułmański, zupełnie niezwiązany z naszą cywilizacją? Turcja jest potęgą, Turcja jest świetnie rozwijającym się krajem i z Turcją należy rozmawiać, Turcja powinna być blisko, Turcja jest nam potrzebna. Nie tylko w kontekście uchodźców, choć w tej chwili doskonale to jest widoczne, jak ale w Polsce mówimy, ale w Polsce mówimy o zagrożeniu, które płynie z muzułmanizmu, mówimy o zagrożeniach, które będą mogły ewentualnie wynikać z terrorystów, którzy będą przenikać do Polski, a sami z drugiej strony mówimy o bliższej współpracy z Turcją i legalnym poruszaniu się muzułmanów, ludzi, którzy graniczą z państwem islamskim w Europie. Ale nie uogólniajmy, nie traktujmy słowo muzułmanin jako coś, co jest już tu wyznacznikiem wszelkiego zła. Ale mówimy o tym, żeby głównie uchodźcy w Polsce to byli chrześcijanie, a z drugiej strony, tak jak mówię, zacieśniamy cały czas współpracę z Turcją, gdzie... No tak, tylko że pani redaktor, musimy rozwiązywać problemy, tylko że te problemy należy rozwiązywać wtedy, kiedy one się pojawiają, a nie kiedy już zalewają nas. Jak mówię, Turcja stała się krajem, w którym to w sposób bezpośredni pojawili się uchodźcy, który to, gdyby otrzymał odpowiednie wsparcie ze strony Unii Europejskiej, ci uchodźcy najprawdopodobniej by zostali. I teraz jeszcze jedna rzecz. My ciągle mówimy, wypowiadamy słowo uchodźcy. Ludzie, którzy przybywają do Europy, to już nie są uchodźcy, bo jeśli przechodzą poprzez obozy takie jak w Turcji, to już nie uciekają przed wojną. Są to imigranci. To są migranci i tu jest takie nierównomierne traktowanie. Z jednej strony nie traktuje się przybyszy z Ukrainy, uciekinierów z Donbasu jako uchodźców, natomiast próbuje nam się narzucić narrację, że ta cała masa ludzi przybywająca z drugiej części, zalewająca Europę, są to uchodźcy. I na koniec pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, czy rzeczywiście Turcja jest potrzebna Unii Europejskiej? Jest potrzebna jako alibi dla przykrycia bezradności Unii Europejskiej. Właściwie proszę zwrócić uwagę, że w tym samym kryzysie migracyjnym w ogóle instytucji Unii Europejskiej nie widać. Pani Frederica Mogherini nic nie robi. Unijne instytucje, które mają chronić granice zewnętrzne Unii, nie są widoczne. Okazuje się, że po staremu są państwa i muszą sobie radzić z problemami państwa i rządy poszczególnych państw. Turcja znakomicie rozgrywa sprawę tych migrantów, tej wędrówki ludów, bo po prostu zrobiła sobie z tego żyłę złota. I unijne eunuchy będą im płacić każde pieniądze, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność. Bo ten problem nie wynika z tego, że nie ma narzędzi ochrony granic europejskich, tylko że nie ma politycznej woli ich użycia. Bo karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni. To nie jest tak, że nie można. Można, tylko nikt nie chce, bo się boi. Mówił pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję za wizytę w Poranku w Net. Pani Małgorzata Gosiewska także była gościem Poranka w Net. Pani poseł Dziękuję. Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie ścigajmy karabinami uchodźców. Starajmy się im zapewnić jakieś godne warunki, tyle że niekoniecznie na terenie Unii Europejskiej. Strzyżmy unijne granice. Jeśli można odpowiedzieć ostatnie słowo, jeśli ktoś chce przyjąć uchodźcę pod swój dach, to powinien mieć takie prawo, ale to muszą być deklaracje poważne. Powinien złożyć notarialne zobowiązanie, że będzie go utrzymywał aż do odwołania i złożyć stosowne poręczenie majątkowe. W innym przypadku nosi to cechy kradzieży z uchwały. Ale pani poseł, ja jeszcze wrócę też, mówi pani oczywiście, żeby nie strzelać do uchodźców, ale to jaki sygnał trzeba im dać? Oni już dostali... No oni sygnał dostali od kanclerz pani, Angeli tak? Merkel, ażeby przyjeżdżali. A teraz jaki sygnał im dać, że nie przyjeżdżajcie? Jak? Po prostu im pomóc. To jest seria błędów, to jest nierozstrzyganie, nierozwiązywanie problemu syryjskiego przez lata, przyglądanie się rzezi, jakaś tam dokonywała. Ale oni będą, pani poseł, płynąć. Nadchodzi wiosna, więc ich będzie coraz więcej. Zachęcani. Strzeżmy unijne granice. To jest to, o czym od początku mówiliśmy.
pomagajmy im w miejscach, w których przebywają, w obozach tych, natomiast strzeżmy nasze granice. A przyjmujmy rzeczywiście w sytuacjach krytycznych, przyjmujmy chrześcijan, przyjmujmy tych, którzy rzeczywiście chcą przyjechać do pracy, ale też niech przyjmują ci, którzy chcą i do których to krajów ci uchodźcy chcą przyjechać. Czyli sytuacja ci wcale nie chcą przyjechać czyli do Polski. Sytuacja na dziś. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Grecji, z miesiąca na miesiąc będzie ich coraz więcej. Wszystkich będziemy odsyłać, rozumiem, do Turcji. Ale Niemcy były zainteresowane przyjmowaniem tych uchodźców, zapraszały, więc niech przyjmują. Moim zdaniem mówienie o pomaganiu uchodźcom to jest pewien eufemizm. Pomaganie sprowadza się do tego, że narody europejskie będą musiały wziąć pół Afryki na utrzymanie i pół Bliskiego Wschodu. Nie wiem, w jakim celu trzeba by to narzucić europejskim narodom. To, że pani Angela Merkel narobiła głupstw, to naważyła piwa, to niech teraz wypije. Natomiast moim zdaniem znacznie bardziej zrozumiałe i logiczne jest stanowisko Viktora Orbana i premiera Słowacji, który powiada, nie przyjmiemy ani jednego uchodźcy. Tam też zmieniają prawo azylowe, będą bardzo poważne ograniczenia, nie będzie zasiłków. Czy takie coś powinniśmy w Polsce wprowadzić, pani poseł? Nie, bo wylewamy dziecko z kąpielą, ponieważ zawsze byliśmy otwartym krajem dla ludzi krzywdzonych i do tej pory to się w miarę dobrze odbywało. Ja wręcz uważam, by pewne sprawy tutaj wręcz właśnie ułatwić. Na przykład uchodźcy ze wschodu, przybysze z Ukrainy, nie przyjeżdżają do Polski po to, aby wyciągać rękę do budżetu państwa, tylko po to, żeby tutaj pracować i zasilać nasz budżet swoimi podatkami. I na takich uchodźcach nam zależy. Małgorzata Gosiewska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za wizytę w poranku. Dnia. I pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Wszystkiego dobrego, a już za kilka chwil kurier.